10 lat działalności podsumował Suwalski Ośrodek Kultury. Naszą rolą jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności poprzez tworzenie różnorodnej oferty zachęcającej do kontaktu ze sztuką, oczywiście sztuką przez duże S, ponieważ no, sztuki takiej popularnej i tak dalej tutaj raczej nie są inne miejsca. Natomiast tutaj moją rolą jako dyrektora i jest pilnowanie, ażeby dostarczać tej sztuki na poziomie, która by zadowalała wszystkich mieszkańców. Kiedy ośrodek zaczynał swoją działalność, pierwszym dyrektorem placówki została Bożena Kamińska. I choć trudno było ją z uwagi na obowiązki poselskie spotkać w Suwałkach i w ośrodku, to działo się tutaj naprawdę sporo. Znakomite warunki zachęcały do korzystania z oferty SOK-u zarówno dzieci, jak i młodzież. Coraz częściej do aktywności zachęcani byli seniorzy. Po Bożenie Kamińskiej kierowanie ośrodkiem przejęła Alicja Andrusz. Wcześniej wieloletni pracownik Wydziału Kultury Suwalskiego Ratusza i również jego naczelnik. Olbrzymie doświadczenie pani Alicji sprawiło, że oferta ośrodka zaczęła rosnąć, ale też pojawił się rozmach w realizowanych wydarzeniach. Niestety na horyzoncie pojawiła się pandemia i wiele latami wypracowywanych imprez czy zajęć nie mogło się odbywać, ale instruktorzy zatrudnieni w SOK-u robili co mogli. Podczas pandemii jakże często podsyłali nam filmiki, dzięki którym dzieciaki choć na chwilę pozwalały odetchnąć rodzicom. To był niezwykle trudny czas, ale SOK go przetrwał dzięki determinacji i poświęceniu pracowników. O kadrze ciepło wypowiada się obecny szef ośrodka. Świetnie przygotowana kadra tutaj instruktorska, zróżnicowana. To są ludzie, którzy przepracowali w tej instytucji prawie całe życie. Wielu jest takich. Oczywiście jest wielu młodych, ponieważ ponad około 15 pracowników ma lub będzie miało prawa emerytalne. Więc moją rolą tutaj jest szukać nowych, a więc ta zmiana pokoleniowa tutaj mnie czeka. Nie jest to proste, ale też w tej kwestii radzimy sobie dosyć dobrze. Po pandemii trudno było ośrodkowi podnieść się z kolan, ale nie poddawali się zarówno pracownicy, jak i dyrektorka. Gdy odeszła na emeryturę w marcu 2022 roku, Suwalski Ośrodek Kultury trafił do rąk jej zastępcy, Ignacego Ołowia. Dyrektor podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił długą listę działań i danych dotyczących minionych 10 lat. Z oferty SOK-u, jak obliczono, korzystało łącznie około 1 000 000 osób. Na same zajęcia edukacyjne przyszło łącznie około 20 tysięcy odbiorców, a na zajęcia otwarte ponad 8 tysięcy. Jedną z najważniejszych, można powiedzieć, subinstytucji SOK-u jest Suwalska Orkiestra Kameralna, nad którą wiele lat sprawowaliśmy patronat. W 94 koncertach kameralistów udział wzięło około 35 tysięcy melomanów. SOK prezentował aż 47-krotnie wspaniałe widowiska muzyczne, wiele przedstawień teatralnych, nie tylko profesjonalnych, ale także amatorskich, aczkolwiek realizowanych na znakomitym poziomie, bo tradycje tego rodzaju teatru w mieście są imponujące. Najpopularniejszą imprezą jest oczywiście Suwałki Blues Festival, którego widownię przez 10 lat obliczono na 188 tysięcy osób. Dużą popularnością cieszy się Jarmark Kamedulski. Lubimy też kaziuki i trochę mniej, ale jednak Jarmark Folkloru. W tym roku niestety nie odbyła się sztandarowa impreza teatralna – Wigraszek. Czy formuła się wypaliła? Być może, bo zgłosiło się zbyt mało chętnych. Zniknął z oferty SOK-u również DKF, który przed pandemią nabierał wiatru w żagle. Dzisiaj, jak podkreśla dyrektor, preferowana jest sztuka przez duże S. Jaki efekt to przyniesie, dowiemy się za kolejnych 10 lat.